chlebuś, babeczkę, kiełbasę i coś słodkiego tradycyjnie, sól, masełko. I mam paschę ukraińską, do ukraińskiej tradycji. Mam jajka, piosenki. Ja podtrzymuję tradycję. Przyjechałam z Przemyśla, bo w Krakowie mieszka córka i teraz wspólnie właśnie święcimy. Tak tradycja nakazuje, żeby w tym dniu pojawić się tutaj, w tym miejscu. Atmosfera też tu jest bardzo przyjemna. To miejsce jest symboliczne, ale i magiczne. Tak? Tutaj spotykamy się my Krakowianie, ale spotykamy się zawsze i z panem prezydentem. W łączności właśnie również z duchowieństwem, no ale przede wszystkim i dzieci, i młodzież, i osoby starsze, które pragną nareszcie bez maseczek spotkać się, wymienić ten gest pokoju. No ten baranek chyba właśnie też krakowski, z naszej krakowskiej cukierni symbolizuje to, że chcemy się wszyscy spotkać, chcemy sobie złożyć życzenia. Zdrowia, szczęścia, spokoju. Sobie i Państwu też życzę na te święta. Przede wszystkim dużo zdrowia, rodzinnych świąt, no i spokojnych. Spokoju, wszystkiego co najlepsze i błogosławieństwa Bożego. Tak, i pokoju na świecie.